A popsuł. Tak jest, moi drodzy, jak się kurtek nie bierze, ale piszgawa, nie? Zobaczcie, siemaneczko, Tomasz, Zoltan, ruszamy. Ale pokaż ten gołe niebo. No zobaczcie, ty gołe niebo, zaraz ty wykraczemy, a tu... Nie, kochani, jest pięknie. Tak, czujemy, że za godzinkę będziemy zdejmować bluzy. Na majteczki będziemy. Na majteczki, o takie coś chodziło, przyjechać w taką pogodę, żeby był pełen relaks, a nie człowiek, kurde, mokry, woda w gumiakach. Startujemy, nie przedłużamy. Lecimy, szwagier, ostro, a wam miłego oglądania. I standardowo, moi drodzy, sygnał numero uno. Taki badziew. Mi się wydaje, że to jest taki guziczek po prostu. Teraz walniemy spacerek. Bo mój szwagier tu nic nie krzyczy. A tu ładna rzecz wyszła. A ja z tamtej strony ten, bezsygnałowo na razie. Wyczyszczone, ale mi łapy zmarzły. Pinka jakaś, nie? Nie, łyżeczka. No to co mi kła? Ale piękna! Zobacz, tylko brakuje z drugiej Jezu, strony. Ale śliczne. To mi pozłacana była, patrzcie. Pozłacana, bo za drugą stronę? Od kochani, drugiej... zobaczcie, poczekaj, to muszę tak się przyjrzeć. Ale piękne! Piękna jest, nie? Kurwa, nie śliczne. Wiem, to wpineczka była, broszka jakaś. Tylko brakuje tej igliczki, nie? Broszka pozłacana. Ale co to jest? To nie jest ani z drugiej strony, zobacz, jak odwrócić. To nie jest ani... Jest... Co to jest? Nie, to broszka ozdobna. Korony nie ma, nie? Broszka jakaś, a tak wygląda, nie? Mhm. Kurwa, śliczne. Fajne, taka nie typówka. Albo tak, albo tak. Szkoda, nie? Że nie ma igiełki, nie? Zobaczcie, kochani, przepraszam, tak pod słoneczko. Piękne znalezisko. Jakieś krzyki. Tutaj coś, co kiedyś było kulką od muszkietu, kulką ołowianą. Zostało z tego tylko tyle. O, ale wydupczyła gdzieś, nie? Ale mamy lipę, nie? Patrz, taki fajny. Tomasz nie nadołał wykrywacza, a u mnie... Ale piękny, piękny. W stanie jest, nie? Mons... Było, rozczytasz go całego. Tak, jest taki oczko ma, nie? Kon... A, to musisz przeczytać, bardzo ładne. A jak mówię, Tomasz nie naładował wykrywacza, a mój przez ten mróz zaraz będzie po kopaniu, nie? No to jest monetka, moi drodzy, ale zobaczcie po jakim terenie, aż od tamtego murka dotąd. A ja zostałem sam na placu boju, Tomasz, czemu? Tomek nie naładował wykrywacza. Następnym razem naładuję i to będzie, panie, ty, to nie będzie ten, to będzie hibernia. Czekajcie, moi drodzy, biorę rękawiczkę, czyszczę i, bo jest fajna. Nie jest good money? Jest naprawdę fajna moneta, ale jaka gruba, co? No. Dobra, czyszczę i zaraz wracam. I tam żółwol. Moi drodzy, zaraz wam pokazuję. Można chodzić półtora godziny bez sygnału, ale jeden strzał, jeden sygnał pod cewką zmienia wszystko, nie? Oktober to jaki miesiąc? Październik. Moneta z października, nawet wam powiem dokładnie miesiąc, nawet wam powiem rok, a zaraz wam pokażę monetę, potrzymam was trochę w niepewności. 1690. Odwracam kamerę i patrzymy. To odsłonić słoneczko trochę? O. 30 pensów, nie? 30 pensów, tak jak Tomasz mówi. Zobaczcie, moi drodzy, najpierw ta strona. Tak, 3x to jest 30 pensów, rok 1690. No niestety jedyneczka się starła, ale zobaczcie. Tu jest napisane oktober. Piękna, co? No jaka kurwa duża, nie? Ja mam dwa zajazdy, a teraz patrzcie się tutaj. Król jak nie stanie. Zobaczcie. Ja! Śliczności. Przepiękne. Tu mi śmierdzi grubo srebrem, ale głupio mi chodzić, bo Tomek nie ma wykrywacza i tak... Czyjej winy nie ma? Ale piękne. I one zawsze miały paczkanty zjedzone, a to jest kuźwa, fajne. W jakim stanie, no. Patyneczka tylko. Ja pierdziela. Mistrz. Dobra, strzelam jej fotkę i... Ja. Piękna, co? Dobra, akcja jest taka, mamy ten, czekaj, mamy kant, moi kochani, zobaczcie, ale to musiałem wydobyć tego dziada, a kant jest tutaj, nie wiem, czy zobaczycie, i wydobywamy, o kurwa, jakieś gówno. Co to jest? Guzik. Tak, no taka wyglądała, jakby jak nie przyjechał. Guzik, ale jaki guzik, ty. Jaki potężny, ty. Zobacz, albo nabijka mogła być jakaś, wiesz? Coś fajnego, no. Pęknięte, ale stara rzecz, co? No. Nie, guziczek. Guziczek. Kurde, liczyłem na monetę, nie? No ja tak myślałem, że medaliczek, bo tak fajnie ten kancik. Dobra, nie ma żadnego wzorka, nie ma nic, ale... Jakby posłyszał. Ale swoje lata ma. Kurka, ładna, no. Nie, tu go mogłem przyhaczyć, a nie, ma dookoła takie jakby... Tak, ma taki... Jakby srebrzonka, czy coś takiego. No. Powiem prawdę, muszę przedłużać nagrywanie, żeby materiał powstał, bo...
Bo Tomasz nie kopie, a mi samemu się głupio kopie. Zobaczcie, jaki piękny guziczek. Pięknie. To będzie z brązu arsenowego, no, tylko że trzeba go doczyścić, nie? W całości jest. Nie? Tak, patrz. Jakie oko, nie? Ale jaki laps. Piękny guzik, a przyznam się, moi drodzy, że kilka minut temu zostawiłem sygnał, który znam, Tomasz też go zna. Pięknie. Nie dałem rady dokopać, bo kamienie... Dwa wielkie głazy, nie? Tak, dwa wielkie głazy i między nimi gdzieś tam pinpointer nie chciał tam wleść. Także nie będę kombinował, ale wrócę po ten sygnał, bo ja przeczuwam z Tomaszem, co to jest. Ale zobacz ten. Tu jest. Bo mi rozwala ten, rozwalasz mi uszy. Ale ty, jest ten, cięższy, co? Ciężki, nie? Tak na razie się wydaje leciutki, ale jak pewno pomachasz... Co ty, pomachasz ten, pomachasz minutę, weź! Rozwala mi uszy. Dobra, kochani, ja bez rękawiczek, bo robimy sobie z Tomaszem przerwę. Ja to jest 20 Ale to znajdujemy. To będzie jakaś blacha, Tomasz, bo grzmot był. O, patrz, jaka kula muszkietowa. Ale kula muszkietowa. Tomi, wiesz, jak jest kula muszkietowa, co tu jest na tym terenie? Ja ci mówię, że to... Ja pierdzielę. Przepiękna, przepiękna. Taka kula muszkietowa, moi drodzy, to jest też kawał historii. Kto ją odlał, po co ładował, w kogo chciał strzelić. Mega co? Taka gigantyczna, nie? Ale sygnał człowieku rozkurwiło uszy, nie? Piękne. Kurde, tu są ten, tu są hamery, tu jest więcej hamerów. To są, jeden został wychodzony. Dobra, ćmik, jeszcze chwilka i jak wszystko uwalone. Kochani, będziemy zaraz kończyć, bo więcej dzisiaj śmiechów niż tego, no zdarza się z wykrywaczem. A jak mówię, mi samemu się głupio chodzi. Do Tomka mówię, kurwa, jak mi się ciężko tą wodę dźwiga, jaka ciężka, trzeba się nawadniać, nie? Dobra, dobra, i to dwa łyki, ale mam ten, w aucie parę takich buteleczek. Linia do drzewka, linia po skosie do wyjścia i spadamy. Dobra, moi drodzy, jest sygnał, a korzystając z okazji, że to Tomasz ma wolne dłonie. Bezrobotny Tomasz. Bezrobotny Tomasz, to szybciutko, dziada, jedziemy. Mamy fajny sygnał. Taki ala ołów, ale wiadomo, że rzeczy z ołowiu też bywały fajne. A jak nie kopniemy, nie przewrócimy tej ziemi, no to się nie dowiemy, także... O nie. Zmienił się? Nie zmienił się, ale jeżeli ja mam sygnał tak płytko, dość płytko, to nie będzie nic specjalnego. O, strasznie płytko. Tak, na samą wierzchę. No. No, co tu jest? Słoty piersi. Dobra, powiem tylko tyle, nie było tematu, ale robimy challenge. Dojście do murku i musi być moneta, nie? Dobra, trzymam cię za słowo. Dobra, lecimy dalej. Ale jak luka, jak patrzy, nie? Dobra, kochani, zobaczymy, czy mój challenge, zobaczcie. No, jeszcze trochę czasu było, jeszcze trochę czasu jest i metrów. Zobaczymy, czy challenge się udał, nie? Obiecałem monetę do końca, ale ten dźwięk... Nie, kuźwa. Nie, no musi być moneta. Musi być moneta. Będzie, będzie, ma dążyć do połowy pola. 35 metrów szans. Jak nie, to ci podrzucę coś. Podrzucisz mi? Ty, ale... Nie, już wyobraźnia za bardzo działa. Żeby to był ten, nie? Jakiś sztaba. Sztaba. Sztaby to już wyciągają na YouTubie, człowieku, żółte. Dobra, lecimy. Szybkie wejście, moi drodzy, żeby nie marnować waszego czasu. Kolejna kulka muszkietowa, ten mniejszy kaliber na wróble. Tak. Ale jest. Kulki muszkietowe, jak powiedziałem, zawsze cieszą, tak samo jak napastki. Piękna rzecz. Tomasz, ile nie masz sygnału? Półtora godziny już, nie? Bez sygnału. Biedak chodzi z tym wykrywaczem. Może ustawienia zmień? Szukam sygnału. Trzeba się pośmiać. Odbijemy sobie za tydzień w sobotę i to bardzo grubo. Nie wiem, moi drodzy, jeżeli Tomasz mi pozwoli, to jeszcze tutaj do tego gate'u przejdę. Niestety na linii prostej to wielka przyczajeczka. Jest moneta, panowie i panie. Jest. Tak? Albo guzik. Ja, nie widzę, ja widzę tutaj, patrz. A jest, tak. Widzisz? Moneta. Moneta, jest. Ale już widzę, że będzie ten peniacz brytyjski, zobacz. Tak? Aha. Ale jest, o Jezu, jest moneta. Fajnie. Kuźwa, czekajcie, kochani moi widzowie, dotrzemy z Tomaszem tą monetę. Jo, ale ty, jaki czas, jaki dołez, kurwa. No, ale patrz, pani głęboko była, nie? A, cruiser robi robotę. Nikt mi nie gada, że nie robi roboty. Dobra, czyszczę i się włączam.
Czekaj, zdejmę te słuchawki, aż mi się uszy spuciły. Moi drodzy, pięknie przeczyszczona moneta. Już się włączyłem, a z Tomaszem ten. Mówimy, że w języku, w słowniku języka polskiego brakuje takiego au, włączam. Nie? I może było to opatentować, bo dużo ludzi tak mówi. Au, między on coś takiego. Między on a. Dobra, Zoltan nie pitol. George V. No. Czekaj, bo jak wyschła ta moneta. O, teraz zobaczcie. George V. Obiecałem challenge, że będzie moneta. No niestety słowa nie dotrzymałem, bo miało być na tamtej linii do murku. I fajnie widać rok 1920. Jest. Hibernia na tronie. I bajeczka, wychodził dziadu tu, nie? Jeszcze nie koniec, bo to różnie bywa. 27,5 metra. Zasypuję tego do Wensa, chowamy monety. Ale jest piękne. Śliczne. Kiedyś robili ładne te monety, Tomasz ci powiem, wiesz? No, teraz to takie, kurde, badziewie. Jak ja zagrzebuję, to musiałem zagrzebić spokojnie. Moi drodzy, zważywszy na to, że to jest ostatni dołek, bo jednak już nie będę tutaj kopał, lecimy do domku, odpocząć coś trzeba. Zobaczcie teraz, multicruiser. Jaka głębokość. No, wykrywacz, który chyba już nie jest nawet produkowany. Tam jest jeszcze twardo. A patrzcie się, co się dzieje, nie? No, może tak wam pokażę, zaprezentuję, nie? Schowany, nie? No, łapa wchodzi, dobra. Digger i patrzymy, co to jest. Mega głęboko. Nie wiem, czy to będzie. Nie, już wiem, co to jest. Taka, kurde, blaszka ta ołowiana, wiesz? Do dziewię, patrz, zobacz, widzisz? Ty nie. O, to by się człowiek przejechał. Panie Krzysztofie, to nie to. Jest już? No co jest? Ale aż tak głęboko. Nie, już jest rdza przebija, wiesz? Złowik jakiś, nie? Ale tak głęboko. Ja pierdziele. Kochani, nie kopię, żeby tego nie psuć tutaj, tego terenu. Właścicielowi. Mega głęboko, nie? A pamiętasz kiedyś? Śmiało mogę powiedzieć, że przedostatni sygnał, dlatego że już nie będę kopał. Tu jest jeden namierzony gdzieś w tej okolicy. Tu. Tu jeden wykopany ząb rekina, nie? Głęboko. A, czyli kiedyś tu był ocean. Tak. Czy tam morze, pływały rekiny. Może był ocean. Może był ocean. Jo, i ząb rekina. Ewidentnie tutaj rekin białopłetwy, jak widać po zębie. No nie wiem, fajny element spatynowany, no, taka delikatna zielona, nie? Zielona patynka. Może jakiś wichajster od zamykania. Ty, a może cyngiel? O. Ty, poczekaj, bo tu jest, patrz. O, ci powiem, panie, no teraz mi dało do myślenia, nie? Zobacz. Takie, patrz, i tutaj takie, kurde, do mocowania było. No może, i zobacz. Mądre głowy rozszyfrują to, nie? No taki ty, no. A, teraz mi wleciało do głowy cyngiel. A może, nigdy nie wiadomo. Bo ekspertem nie jestem i na pewno nigdy nie będę. Ale coś fajnego. Dobra, kopiemy jeszcze jeden sygnał i zawika do domu. Przy takich, moi drodzy, strzałach na koniec, jak był teraz i wystawał tylko kancik, to nawet nie melisa, tylko to prozak. Prozak garściami trzeba łykać. Kochani, kancik wystawał, zazłociło się, naprawdę ciśnienie skoczyło. A tu, o, kurwa, się na telefon napłyłem. A tu zrywka, ale jaka zrywka, zobaczcie, jaki to był kolor żółty, piękny. Aj, dobra, pole wyczyszczone z jednej więcej zrywki. Przysypuję dołeczek. No i tym akcentem zrywkowym żegnamy się z wami. Tomaszu, jak wrażenia po dzisiejszym? No fajnie, ostatnie te prawie 2 godziny bez sygnałków, ale i tak było świetnie. No, 2 godziny bez sygnałków, ale zobaczcie sami. No, 1,5 godziny kopalnia, nie? No i piękna. To jest spinka, to jest broszka. Tak. To jest broszka, bo ma ten. Tu nawet góry są prześwitujące. Miejsce na igłę. Piękne. Widzisz góry? Aha. Jak tam to czyszczę, będzie. Nie było źle. Także kochani, na pewno sobie zrehabilitujemy dzisiejszy wypad tym, że Tomaszowi się rozwalił, żebyśmy nie zrozumieli. Nie zepsuł się, działa. Nie naładowany. Zrehabilitujemy. Odbijemy sobie w sobotę na 100%. Troszeczkę, kurczę, mamy poróżnienie tutaj. Opinii, nie wiem, jak to nawet nazwać, bo ja chcę szwagra na ryby wyciągnąć, na szczupaka w sobotę, nie, idziemy kopać, także zobaczymy, co nam przyniesie następny tydzień. Jeżeli wszystko będzie ok i pogoda nam dopisze, to po prostu w sobotę pokopiemy, a w niedzielę walniemy sobie na ryby. Wy nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, jeżeli film jako tako się filmy podobają, to proszę o to wsparcie w postaci
subskrypcji, lajkowania kanału, pisania komentarzy, oczywiście miłych, bo niemiłe to po co pisać miłe komentarze komuś, kto chodzi po polu tyle godzin. Żegnamy się z wami, życzymy wam zdrówka, do następnego. Pa. Cześć mordeczki.